mieszkańców Siedlec, co jest z jednej strony całkowicie zrozumiałe, bo to nie był Podlasiak, a osoba, która tutaj dotarła w 1943 roku z Wielkopolski, więc ani ta rodzina nie jest związana z tymi stronami, poza dramatem Stefana Kosłowskiego, którego zresztą kości przecież do dnia dzisiejszego szukamy. Rodzina nadal próbuje ofiarę z 1944 roku odszukać i kości po Stefanie Kosobuckim zawieźć do rodzinnego grobowca w Wielkopolsce w Dobrem, tak? Że się nie... Dobrego, przepraszam. Dobra. Czyli powiat Turek. Chciałbym, by mój wykład... Proszę, powiem Państwu w ten sposób. Będąc studentem historii w latach 90., kiedy zetknąłem się z prezesem NSZ-u, panem Gołaskim Siercach, miałem dzięki niemu możliwość poznania świętej pamięci brata Stefana Piotra Kosłowskiego, który regularnie przyjeżdżał na Podlasie, szukając wszelkich tropów dotyczących tragicznego końca swego brata Stefana. Wtedy zapadła mi w pamięć postać Wielkopolanina, który ginie na Podlasiu. Tak się złożyło, że przez kilkanaście lat zbierałem materiały do historii 12 Podlaskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. W międzyczasie ukazała się książka, która była tutaj promowana w 2009 roku. W ubiegłym roku wydałem z kolei album o obozach partyzanckich AK i NSZ-u w Jawie koło Łukowa, gdzie po raz kolejny postać Kosobuckiego poprzez zdjęcia powróciła. Możemy powiedzieć, że jest to osoba, która ma, jeżeli chodzi o konspirację narodową na Podlasiu, największy zbiór fotografii. Zarówno z okresu 1943 roku, jak i aż do wejścia Armii Czerwonej w lipcu 1944. Stąd chciałbym, żeby do Państwa przemówiły zdjęcia. Ja będę tylko komentował, dopowiadał pewne sekwencje informacji, takie minimum niezbędne, bo widzę, że tu jest głównie młodzież, więc ja tutaj nie będę prowadził wykładu akademickiego, bo to jest moim zdaniem nie najlepszy pomysł, ale jeżeli wy młodzi mieszkańcy Siedlec i okolic zapamiętacie imię, nazwisko, pseudonim i kilka faktów z jego życiorysu, no to będzie coś trwałego, co wam pozostanie i myślę, że jest nadzieja, że dzisiaj uda się uruchomić pewien proces tutaj i ten żołnierz podziemia niepodległościowego będzie miał może z czasem swoją ulicę czy też skwer, bo wszystko zależy od mieszkańców Siedlec. Więc może zacznijmy, nie przedłużajmy już, będę starał się zmieniając slajdy mówić o naszym bohaterze. To jest Stefan Kosobucki, jest to fotografia jego z okresu, jak sądzę, okupacji niemieckiej. Urodził się w 1912 roku, czyli gdyby żył, ile miałby lat? Kończyłby dzisiaj 100 lat. Czyli fizycznie jest to możliwe, że tacy ludzie żyją i gdyby Polską nie rządzili komuniści, to prawdopodobnie w normalnym kraju by dożył tego sędziwego wieku i mógłby dzisiaj Państwu opowiedzieć swoją kartę walki z terenu Podlasia, a jest to karta znacząca, bo musimy pamiętać, że Stefan Kosłowski jest to jeden z najlepszych dowódców polowych NSZ-u z okręgu podlaskiego 12. No, był dowódcą elitarnej formacji wyodrębnionej w 1944 roku po przeszkoleniu w obozie w Jacie, tak zwanej akcji specjalnej. Do akcji specjalnej trafiali najlepsi. I wśród nich znalazł się Stefan Kosobucki, ale zanim trafił na Podlasie w 1943 roku wiosną, chciałbym w kilku zdaniach przybliżyć jego postać, pewną sylwetkę polityczną, bo to nie jest taki typowy partyzan z Podlasia. Jest to moim zdaniem osoba o bardzo ugruntowanych postawach ideowych, wyniesionych z dwudziestolecia międzywojennego. I to jest istotne. On był związany świadomie z bardzo konkretną formacją polityczną, która była w opozycji
wobec rządów sanacji po przewrocie w maju 26 roku. To go na pewno ukształtowało. Jak się czyta wspomnienia w dawnych latach 90. przez jego brata, Piotra Kosobuckiego, one są tutaj do kupienia, więc to reklamuje tutaj kolega sprzedający książki, przywiózł jego większą ilość. Warto tą książkę uważnie przeczytać, bo ona pokazuje nam, w jakich warunkach on wzrastał, dojrzewał politycznie. Ale na początku może kilka takich słów biograficznych. Urodził się 22 lipca 1912 roku w Dobrej, w powiecie Turek, jako syn Jana i Anny z domu Pokojewskiej. W 19 roku, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, po I wojnie światowej, z rodzicami przeniósł się do aglomeracji łódzkiej. Tutaj, czyli w Łodzi, skończył szkołę powszechną. Tak jak poświadcza jego prawdę wspomnienia, był bardzo zdolnym młodym człowiekiem. Skończył szkołę powszechną, podstawową w 26 roku. Rada szkoły typowała młodego Stefana Kosobuckiego do dalszej edukacji, żeby dalej edukował się. Jednak z powodów zubożenia rodziny, a trzeba pamiętać, jakie były realia lat 20. w Polsce, rodzina Kosobuckich, można powiedzieć, nie poradziła sobie z kryzysem ekonomicznym lat 20. I z powodu różnego zbiegu okoliczności straciła swój majątek przy próbie przeprowadzki z Łodzi do Dobrego. Do Dobrego, przepraszam, będę się mylił, bo nie jestem z Wielkopolski, więc pewnie będę odmieniał inaczej nazwę miejscowości. I tak się złożyło, że rodzina nie była w stanie łożyć na dalszą edukację młodego Stefana. Więc jest to ewidentnie, jak później jeszcze dopowiem, człowiek bardzo utalentowany manualnie, któremu nie było dane skończyć szkoły średniej. To pewnie jakoś tam ciążyło na niego w latach 30. i też miało wpływ na jego służbę w konspiracji. Nie trafił do kolejnej szkoły, ale został dodany, żeby mieć fach w ręku, móc z czegoś się utrzymać, na termin do stolarza. W międzyczasie rodzina Kosobuckich nie mieszkała w Dobrej, tylko w miejscowości po sąsiedzku w Kowalach Pańskich. Dopiero w 27 roku udało się odkupić wymarzony dom i wprowadzić się z powrotem do rodzinnej miejscowości. Stefan Kosobucki terminuje u stolarza, jak każdy rzemieślnik, i z czasem zdaje egzamin czeladniczy. Z tego, co tu rozmawiałem z członkiem rodziny, który tutaj gdzieś jest, no jest tutaj, panem Dariuszem Kosobuckim, w 1933 roku zdaje egzamin. No, staje się rzemieślnikiem, stolarzem. W międzyczasie każdy młody chłopak przychodzi wiek, że idzie się do wojska. I to też ma miejsce w przypadku Stefana Kosobuckiego. Zostaje powołany do odbycia służby do jednostki w Wilnie, do batalionu Sapperów. I tutaj też mam pewne wątpliwości, który to numer, czy trzeci, czy pierwszy, ale obstajemy z rodziną, że był to pierwszy batalion w Wilnie. Jednak zdrowie szwankuje. Okazuje się, że młody Kosobucki ma zaczątki gruźlicy, co go eliminuje z szeregu Wojska Polskiego. Jest po prostu wcześniej zwolniony. Wraca z powrotem do Wielkopolski i nadal w zasadzie od tego momentu angażuje się społecznie, wiąże się z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej w Dobrej. I to jest taki, moim zdaniem, punkt zwrotny, bo od tego momentu, od wyboru tej formacji, tego stowarzyszenia katolickiego, młody Stefan Kosobucki zaczyna kształtować swój światopogląd narodowy. Jest to, pamiętajmy, znowu okres
wielkiego kryzysu ekonomicznego w Polsce, wczesne lata 30. I Stefan Kosobucki, który tak jak cała rodzina ma zawsze problem z utrzymaniem się, z pewnym poziomem ekonomicznym, wchodzi w dorosłość, w konfrontacji ze światem, który go otaczał. W tym przypadku miał on jakby na co dzień styczność z żywiołem, z ludnością. Tutaj chcę sprowadzić całą sprawę do kwestii antagonizmu polsko-żydowskiego lat 30. w Wielkopolsce. Ja to raz to zasygnalizuję, do tego nie będę już później wracał. Możliwość emancypacji ekonomicznej w latach 30. takich młodych chłopaków, jak Kosobucki z niezbyt zamożnej rodziny, to było złamanie, poprzez złamanie monopolu mniejszości żydowskiej. Co powodowało, że bez żadnych podtekstów rasistowskich, jak teraz się często to przedstawia, musiało dojść do konfrontacji. Tego przejawem, na przykład na Agrarnym tutaj Podlasiu, był bojkot ekonomiczny, prawda? Na terenie Wielkopolski, gdzie rzemieślnictwo chrześcijańskie, bo tak się przed wojną mówiło, chrześcijanie i Żydzi, było to lepiej zorganizowane, więc Kosobucki, młody Kosobucki miał większe szanse postawienia na swoim. Ale i on się angażuje w działalność Stowarzyszenia Katolickiego, tak jak został wychowany przez rodziców, ale też widzi potrzebę akcji politycznej i zaczyna się angażować w działalność Stronnictwa Narodowego. No myślę, że każdy na sali te podstawowe informacje o tej formacji politycznej, największej opozycyjnej do wybuchu II wojny światowej, zna. No, liczy się, że w 1939 roku Stronnictwo Narodowe liczyło 200 tysięcy członków. To było bardzo dużo. To jest masa ludzi. Żadna inna formacja polityczna nie miała więcej wtedy, jeżeli chodzi o ludność polską. Nie mówię o partiach politycznych ludności chociażby żydowskiej. I to jest... Ja zaczynam puszczać Państwu slajdy, żeby jak najszybciej dojść do okresu II wojny światowej. To jest młody Stefan Kosobucki z okresu okupacji. Właśnie, to jest zdjęcie... To są zdjęcia dla mnie, jako dla historyka, prawicy narodowej, podziemia, bezcenne, które zachowały się w albumie rodzinnym w Wielkopolsce, rodziny Kosobuckich. Jest to właśnie rok 1935, placówka, czy obwód, wtedy też tak się mówiło, Stronnictwa Narodowego w Dobrej. Wśród tych piaskowych koszulach, co trzymają portret na dole, widać Romana Dmowskiego, prawda? Był młody Stefan Kosobucki, który był aktywnym działaczem sekcji młodych. To był taki wyodrębniony pion, można powiedzieć nawet, można użyć słów, uderzeniowy ruchu narodowego. On skupiony bardziej energicznych, zdeterminowanych, zdecydowanych ludzi w stronnictwie. Tutaj mamy dwie fotografie. Ponownie wracamy do Dobrej. Mamy pochód Stronnictwa Narodowego, nawet jest data wstawiona z 3 maja 1936 roku. A obok jest Stefan Kosobucki, tak jak przed wojną wyglądał, ubrany. No proszę pamiętać, że przed wojną ludność jakby wyrażała swoją ekspresję polityczną przez udział w zgromadzeniach masowych. Więc uroczystość 11 listopada to może mniej, chociaż też się na Akademię zbierali narodowcy, ale zwłaszcza 3 maja czy 15 sierpnia, no to były takie najważniejsze dni w roku, kiedy ludzie tłamszeni przez, a używano wtedy słowa reżim w odniesieniu do sanacji, mieli okazję pokazać się otoczeniu, że nie dadzą się zgnoić, prawda, i wychodzili na ulicę. No bo mamy trochę taki wyidealizowany obraz II Rzeczpospolitej, ale musimy cały czas pamiętać, że to był tygiel wielu postaw i nie zawsze było po drodze wszystkim w tej Polsce niepodległej, ale to był kraj niepodległy. To była ta wartość, której zabrakło po wyjściu Armii Czerwonej w 1944 roku. I tutaj mamy właśnie zdjęcie takiego, jak na miejscowość, już niezbyt dużą, to widzimy tłumy. 3 maja. Zresztą Wielkopolska to był bastion wpływów obozu narodowego. To było tak jakby Podlasie przemnożyć razy dwa. Jeżeli nasz region
To było, szacuje się, że Podlaski Okręg Sądnictwa Narodowego liczył około 6 tysięcy ludzi. To są powiaty od Węgrowa aż po Włodawę, a nawet proszę pamiętać, że Brześć nad Bugiem, który jest obecnie w granicach Republiki Białorusi, był w strukturach Podlaskiego Sądnictwa Narodowego. Jako struktura słabsza, wspierana przez te lepiej zorganizowane. I to są dla mnie rzeczy, które dostałem od pana Dariusza Kosowskiego na dniach. Odnalezione, wydobyte ze szpargałów rodzinnych protokoły. Chciałbym tylko kilka faktów z tego okresu wielkopolskiego państwu podać, a mianowicie 20 kwietnia 1941 roku podczas ksypy i wpadki innego konspiratora NOW w Turku Stefan Kosowski zostaje aresztowany ze swoim bratem Piotrem, jeszcze z jedną osobą, Janem Kociołkiem i zostają zatrzymani, uwięzieni w areszcie niemieckim w Dobrej, z którego udaje się im uciec. I to jest taki okres, kiedy on przechodzi na stopę nielegalną, można powiedzieć. Zaczyna krążyć po terenie, prawda? Już nie jest w jednym miejscu. Żeby przeżyć, musi zmieniać miejsce swego zamieszkania. Więc ukrywa się w wielu miejscach. Ja tylko wymienię kilka. Było to miasto Warta, Łęk Piekarski i tam w tym Łęku znowu zostaje aresztowany i zabrany na posterunek żandarmerii niemieckiej w Skępczyniewie, tak? Dobrze. I tam miał, oczywiście każdy dobry konspirator i nie tylko, miał dobrze wyrobiony lewy dokument tożsamości, prawda? Miał na tyle dobrze to wykonane przez komórkę legalizacyjną, że ten żandarm nie zorientował się, że ma fałszywkę w ręku i tylko wręczył mu grzywnę, prawda? Czyli solidny Niemiec karze grzywną, ale wypuścił rewolwerowca z NOW. Prawda? I w tym momencie Stefan Kosowski oczywiście musi się czegoś utrzymać. Pracuje w firmie, która się zajmuje, chyba to się fachowo mówi, faszynowaniem brzegu, prawda? Czyli warty, wzmacnia te brzegi, żeby. No, czyli to jest jakiś taki element melioracji, zdaje się, rzek. I uczestniczy w budowie wału nad Wartą między Uniejowem i Kozem. Nie pokażę państwu, gdzie to jest, bo nie mam takiej mapy wielkopolskiej, żeby wskazać palcem. Proszę mi uwierzyć, tak było. Ale on awansuje w strukturze organizacyjnej, bo już jest w tym 1943 roku, w końcu 1942, inspektorem organizacyjnym. Czyli z placówki idzie w górę. Tylko że w międzyczasie dochodzi do pewnego konfliktu w obrębie polskiej konspiracji, a mianowicie scalenia narodowców z ZWZ-em Armią Krajową. Co wywołało, mówiąc delikatnie, pewną konfuzję, czy narodowcy, czy kontestowali porządek polityczny do wybuchu II wojny światowej, mogą się łączyć i powinni wspierać tych, którzy pogrążyli kraj w 1939 roku. Ja to mówię w tym momencie takim sloganem propagandowym obozu narodowego, ale to dodaje, z jakim dylematem mieli ci ludzie do czynienia, z czym musieli sobie poradzić. I doszło do podziału w strukturach wielkopolskich NSZ-u. To skutkowało, nie będę znowu wchodził w szczegóły, to sobie możecie państwo, ci co lubią historię, poszukać, czy w internecie, czy w literaturze dostępnej. Doszło do poważnej wpadki w miejscowości Koło Wielkopolsce w 1943 roku. Co skutkowało, że grunt pod nogami obu braci no, spopielałby z mała, że nie mieli możliwości dalszego trwania konspiracji w Wielkopolsce. Pozostała tylko i wyłącznie ucieczka stamtąd, czyli przeniesienie służbowe w ramach organizacji dalej, żeby dalej się mogli przysłużyć walce z okupantem. Przekroczyli granice Generalnego Gubernatorstwa i trafili do stolicy, czyli do Warszawy w 1943 roku, ale nie trafili do struktury miejskiej warszawskiej, już Narodowych Sił Zbrojnych, bo w międzyczasie na tle konfliktu o scalenie NOW z Armią Krajową powstają Narodowe Siły Zbrojne formalnie we wrześniu 1942 roku, prawda? A ja już mówię państwu, że kosowuccy obaj i Stefan, o którym się mówi, o jego brat Piotr, trafią na Podlasie w marcu 1943 roku, czyli ileś pół roku minęło.
I tutaj właśnie zaczynam pokaz slajdów od tego momentu. Macie Państwo zaznaczone na taką żółtą plamą 12 Podlaski Okręg NSZ. Jak widzimy, ówczesna Polska wyglądała tak, że mamy granicę zachodnią za Poznaniem, prawda? A wschodnia jest daleko na wschód i Podlasie leży nie we wschodniej części, tylko centralnie. Że w przedwojennej Polsce Siedlce to bez mała centrum Polski, prawda, geograficznie można powiedzieć. Znaczy tak się przesunął kraj po wejściu Sowietów po 1944 roku. Czyli ucięto do Bugu i przesunięto, dołączono to, co do Odry i Nysy Łużyckiej. I 12 Podlaski Okręg NSZ-u, to tylko tutaj krótka statystyka. Komenda okręgu tutaj w Siedlcach składała się z 7 komend powiatowych. Tak jak przedwojenne powiaty, czyli no każdy tutaj wie, gdzie leży Węgrów, Sokołów, Siedlce, jesteśmy w Siedlcach, Łuków, Radzyń Podlaski, no moje rodzinne miasto Biała Podlaska, no i coś, co jest dołączone do Podlasia, teren Włodawy. I te 7 powiatów w 1943 roku wyodrębnia się już okręg z kompletnym sztabem, na czele którego będzie stał aż do wejścia armii Czerwonej w latem 1944 roku podpułkownik Stanisław Miodoński Sokół. To jest ten podział. Nie wiem, czy Państwo na końcu widzą, ale to jest wyodrębnione. 12 okręg z oddziałem. Wiosną 1943 roku zapada decyzja o konieczności utworzenia pionu wojskowego w znaczeniu oddziału bojowego, który by w ramach Narodowych Sił Zbrojnych mógł podjąć walkę z szerzącym się bandytyzmem, takim kryminalnym zwykłym, bez jakichś takich kontekstów politycznych, który był naprawdę sporą plagą wiosek na Podlasiu, ale też chodziło też o szkolenie ludzi regularne, stałe. Do tego był potrzebny oddział, żeby ci ludzie mogli się ostrzelać. Więc w zasadzie pojawienie się Kosopuckich i Skruta to był dobry punkt wyjścia, by stworzyć oddział. I ten oddział powstaje, on się aż do końca 1943 roku będzie systematycznie rozwijał, jego stany będą spadać, zwiększać na tle odchodzenia ludzi do Armii Krajowej, zwłaszcza w końcu 1943 roku, ale ten oddział zaczyna, powstaje trzon tego oddziału, te kilkanaście osób, które dadzą później asumpt, dadzą do utworzenia w 1944 roku akcji specjalnej 12 Okręgu. I jata, którą Państwo mają tu wyrysowaną na tym slajdzie, ona przedstawia stan z 1944 roku, ale powiem tylko tyle, że właśnie na terenie tego pięknego rezerwatu jodłowego, dzikiego, to jest takie piętno puszczy jodłowej, nawet jak ktoś tam był, to robi to wrażenie, mimo że tam krzna została zmeliorowana, prawda, wody gruntowe poszły do dołu, to nagle to wygląda jak Amazonka mniej więcej, jak są roztopy. Więc w 1943 roku bracia Kosopuccy początkowo przebywają na kwaterach, czy tak zwanych melinach, żeby tylko nie mylić z melinami pijackimi, proszę, ale w slangu konspiracji mówiło się też melina w latach 40. Na tych kwaterach konspiracyjnych oni przebywają póki co w wioskach u zaprzyjaźnionych gospodarzy związanych z konspiracją, bo będą to głównie wioski na tak zwanych Jastrzębiach, czyli ten ciąg wiosek drobnoszlacheckich między Łukowem a Siedlcami. A z czasem obozowisko zostanie zbudowane już w rezerwacie Jata i tam mamy z jesieni 1943 roku no, kilkanaście zdjęć, które za chwilę Państwu pokażę. Chciałbym, żeby przez jakiś moment to zdjęcie opowiadało o tych ludziach. Ja tylko będę dopowiadał pewne takie podstawowe informacje. Tylko zanim zacznę te zdjęcia puszczać, tylko chciałbym napomknąć, że w tym 1943 roku do największych sukcesów oddziału Senka, bo takim pseudonimem się od pewnego momentu on posługuje już w Wielkopolsce, proszę pamiętać, nie na Podlasie z tym pseudonimem dotarł,
To będzie akcja, która nie była walką z okupantem niemieckim, tylko udało mu się pokonać znacznie liczniejszego przeciwnika, który pochodził z Kręzówki. Stanisławem Kwaśniewskim się potykał. No to był, można powiedzieć, przeciwnik groźny, ponieważ mający liczną bandę, bo to była banda rabunkowa, bandę ludzi pod sobą, grupę uzbrojoną, która siłą ognia przewyższała, moim zdaniem, przez dłuższy czas konspirację czarkowską czy NZ-owską. I chodziło o to, żeby tą grupę rozmontować i dać, żeby nie stwarzała zagrożeń. Ja już nie będę wchodził w szczegóły, ile istnień ludzkich jest na sumieniu ludzi Kwaśniewskiego z Kręzówki. To świetnie jest opisane pieczołowicie w tej książce w wspomnieniach Piotra Kosowskiego. Więc nie będę tego streszczał, szkoda czasu. Tylko pragnę zwrócić uwagę, że umiejętność rozmowy z ludźmi, danie szansy na rehabilitację tym osobom, które się zhańbiły rabowaniem, w dalszej perspektywie pozwoliło rozwiązać problem bandy. Czyli ją zdetonowano od środka poprzez wyciąganie ludzi, dawanie szans, wcielanie, czy tego jakby rehabilitację w konspirację. Więc sygnalizuję tego Kwaśniewskiego, bo to jest naprawdę, to tak się zbywa często, jak czytam historię, że tam najważniejsze jest zastrzelenie było Niemca gdzieś tam w wiosce. No a jak się tak uważnie czyta, jakie były realia prowincji podlaskiej, to naprawdę trzeba było więcej wysiłku włożyć i znajomości, żeby rozmontować bandę rabunkową z wioski na przykład po sąsiedzku rekrutującą się, niż tam sobie strzelić się jakiegoś wachmana, czy też Ukraińca, prawda? To niewiele kosztowało tutaj, to kosztowało, bo był terror, represje, prawda? Ale rozmontowanie tej patologii okupacyjnej to naprawdę, to była sztuka i na poczet dużych sukcesów trzeba przypisać właśnie tą likwidację bandy Kwaśniewskiego. Poza tym oczywiście były akcje zbrojne przeciwko Niemcom. Tutaj warto wspomnieć, że w Parczewie, trochę dalej od stąd, w 1943 roku w Siedlcach obu braciom Kosowskim udało się z rolnika wywieźć sporą gotówkę, prawda? Przeprowadzić tak zwany ekspropriację, czyli akcję zaopatrzeniową. No bo musicie, młodzi konspiratorzy, w przyszłości wiedzieć, że żeby być partyzantem, to nie wystarczy mieć karabin, trzeba mieć pieniądze, żeby się utrzymać z tym karabinem przez długie miesiące, prawda? Wszystko kosztuje, w czasie okupacji też znacznie wszystko podskoczyły te ceny, więc nie można mieć takiego obrazu idealizowanego, że to wystarczyło wziąć karabin i chodzić od wioski do wioski. No, organizacja musiała mieć straszne pieniądze, które trzeba było zdobyć, a NZ z Londynu nie dostawał od rządu, bo był w konflikcie. Musiał zdobyć ją, więc takie akcje przeprowadzano tutaj, czy na Ligenschafty, czy na urzędy gmin, czy na spółdzielnie pod zarządem niemieckim, prawda? Więc taką akcję też w Parczewie w 1943 roku we wrześniu, zdaje się, obaj bracia przeprowadzili. Jakoś tylko zapomniane, jak pytałem w Parczewie jakiś czas temu, czy kojarzę taką akcję, to kompletnie nic nie widzieli tam. Po prostu ludzie z zewnątrz byli, coś zrobili, wyjechali, nie utrwaliła się, prawda? My wiemy to ze wspomnień, że do niej doszło. Ale teraz zacznijmy może slajdy, bo to jest chyba najfajniejsze, żeby obejrzeć tych partyzantów. To jest 43 rok, Wiśniew pod Siedlcami. Ci tworzą zręby podziemia narodowego, jeśli chodzi o akcję specjalną. Czyli mamy braci Kosowskich i jeszcze kilku konspiratorów. Skupmy się na tych dwóch, ja będę cały czas... Czyli ten z wąsikiem... O, niestety nie mam takich... Trzeci z lewej, Piotr. Tak, o, tutaj z rodziny, tak. Więc proszę zapamiętać twarz Stefana Kosowskiego, który już raz Państwo widzieli. Obok jest jego zmarły niedawno Piotr Kosowski, czyli Błyskawica i Sęk. Obok jest jeszcze jest ten Dziamara i Podlasiacy.
Nie będę podawał nazwisk, co już sobie w albumie można o Jacie przeczytać. To już mamy jesień 1943 roku, mija kilka miesięcy od tego zdjęcia przed chwilą, które pokazałem z Wiśniewa. Tu jest rezerwa, tak wyglądała Jata jesienią, zwaliste drzewa. I tutaj mamy opartego o karabin na planie pierwszym Stefana. Prawda? To jest Stefan Kosłowski. Obok jest Piotr, ale długopisem niestety nie ogarnę, więc tam takim wykrokiem to jest w mundurze. Tak, to jest Piotr Kosłowski. A wokół są ci pierwsi, którzy tworzą patrol bojowy, który tutaj nie zdradzę żadnej tajemnicy. Mówiło się wtedy, czyli bojówki, ale proszę nie mylić z bojówkami, nie wiem, milicyjnymi, ZOMO. Tak się mówiło potocznie o osobach nieformalnie z rozkazu patrol bojowy, tylko po prostu bojówka. I to nic złego nie znaczyło. No, nie było pejoratywnego zabarwienia tego. Po prostu tak się wtedy trzeba było stworzyć warunki. Do tego nadawał się rezerwat w Jacie, gdzie już był patrol Sęka. On dawał pewność, że wydeptane ścieżki już w rezerwacie zna, ma kontakty wokół wioska, jest pewny. I w styczniu 1944 roku, w momencie, gdy zapada decyzja o utworzeniu akcji specjalnej, czyli tego pionu uderzeniowego, o której mówiłem wcześniej, tutaj w Sierpcach, komendant okręgu Stanisław Miodoński-Sokół wyznacza oficerów i podoficerów, którzy mają do tej jaty się udać, ludzi z wiosek, tych, którzy zostali z Sękiem, to na miejscu byli, chociaż to nie było tak, że non-stop siedzieli w lesie, ściągnąć i utworzyć pierwszy turnus szkoły. Turnusów było ostatecznie trzy. I to zdjęcie z kapelanem, z księdzem w środku, stojącym na jakimś tam zwalonej, nie wiem, jodle, sośnie, to jest zdjęcie wykonane w 1943 roku. Centralnie stoi kapelan ksiądz Jurczak z Wojniec, a z jednej strony, zresztą pseudonimy są czytelne, kapelan Brzoza, tak, to się zgadza. Obok mundurze ten niższy to jest Rosała Wali, oficer wyszkolenia. A ten przechylony z kaszkietem na głowie to nie Sokół, tylko Sokal, oficer wyszkolenia z komendy siedleckiej NSZ-u. I w 1944 styczniu Sęk jest na pierwszym turnusie i po przeszkoleniu kilkutygodniowym, on oczywiście pełni dość odpowiedzialną funkcję, ponieważ co prawda nominalnie komendantem jest Jerzy Wojtkowski Drzazga ze Zboczyna, ale on na co dzień nie siedzi w lesie, na co dzień w lesie siedzi Kosłowski Sęk z ludźmi. Więc on pełni funkcję zastępcy dowódca akcji specjalnej i w zasadzie też można powiedzieć jest tym, który ma duży wpływ na oblicze obozu NSZ-owskiego w Jacie. Obok to już mamy takie rodzajowe zdjęcie, jak łączniczkę bujalską wachmistrz Jasiński wsadza na oklep na konia, więc to takie, żebyście po prostu Państwo sobie zobaczyli, jak wygląda las, prawda, i żołnierze, więc tutaj mamy znowu pozowane zdjęcie, dwie łączniczki z Siedlec i Piotr Kosłowski śmiejący się pod wąsem. Zresztą, a to może na tym zdjęciu zatrzymamy się dłużej, bo z kolei tam uwolniono to Sęk, tam mniejsza liczba uczestników akcji, ale w maju 1944 roku, a Sęk został ranny podczas tej akcji, uwolniono konspiratorów z Łukowa, Mieczysława Rappę. Rappa chyba odmienia się nazwisko, i jej ojca Ignacego ze stacji kolejarza. Więc tak wyglądała ta dziewczyna uwolniona przez Sęka i nie tylko, z aresztu magistrackiego w Łukowie. Powoli kończymy okupację niemiecką, ponieważ Armia Czerwona się zbliża nieuchronnie, więc akcja burza też się zbliża.
Nie do końca filozofia tej akcji była podzielana przez dowództwo NSZ-u, ale jakby logika wydarzeń, lawinowy bieg spraw powodował, że żołnierze NSZ-u nie mogli stać bezczynnie, też się angażowali, nawet ich życie zmuszało, żeby angażowali się nawet w sprawy, które do końca no, z przyczyn politycznych, wojskowych nawet do końca nie wierzyli, ale chodziło o konsolidację wysiłku podziemia polskiego w obliczu nowego okupanta, czyli wkraczającej akcji armii niemieckiej. I to jest to sekwencja czerwcowa 1944 roku, poświęcenie proporców oddziałów, ponieważ kiedy przeszkolono ludzi, tworzy się oddziały. NZ w Jacie stworzył dwa oddziały, Lisy i Dym. Lisami dowodził Drzazga, czyli ten pan z wąsikiem Wojtkowski, a Dymem, czyli kryptonim Dym, ten kryptonim obozu, przypadł w udziale Stękowi. Czyli Stęk był po Drzazdze, to jest kolejny dowód. W czerwcu 1944 roku w NZ-cie hierarchii osób pewnych, dobrze strzelających, był Drzazga, był dowódcą Wojtkowski, a osobą, która również zaufaną, pewną, to był Stefan Kosowski Sęk. Gdyby tak nie było, to by Sęk nie był dowódcą Dymu, byłby dowódcą na przykład drużyny, by go po prostu zredukowali. Czyli musimy mieć świadomość wartości człowieka w konspiracji. Tu mamy zdjęcia nowe, które chyba mało kto widział. To jest zdjęcia łup z ostatniego czasu w IPN-ie. Tutaj Sęk na pierwszym planie. O, podpisane są zdjęcia. Te numerki nieprzypadkowo są nad głowami. Funkcjonariusz się pytał, a numer 2 to kto? To ja odpowiem, to jest Rybakow ten. Prawda? A numer 1 to jest Stefan Kosowski. Więc to będzie kilka zdjęć nowych. Takie dynamiczne ujęcie, niepozowane. Tu mamy ten środek, jedynka, Sęk. A tu jest piękne zdjęcie, w końcu pokazali jako broń mieli w Jacie. Ale, a to jest morderca. Bolek Bimberek, komendant milicji obywatelskiej w Siedlcach. No to wygląda oczywiście jak z małego dowódca Ubota, prawda? Bo to jest zdjęcie z lat 50. Nie mamy zdjęcia z lat 40., kiedy był w Siedlcach. Ale powoli zbliżamy się do końca. W 1944 roku w lipcu Armia Czerwona dociera na Podlasie. Trwa równolegle nieco chaotyczna akcja Burza. W sumie się ona nie udała, ale no, odbyła się. Sęk, ponieważ NZ wyszedł z Jaty w 1944 w czerwcu i już nie wrócił. Tylko struktury Armii Krajowej wyszły z lasu, przetrwały obławę, zrobiły, można powiedzieć, takie obejście i wróciły do lasu, przejmując, proszę pamiętać, teren obozu NZ-owskiego, czyli ten ostatni obóz, o którym kombatanci AK częstokroć mi opowiadali, a ja redagowałem album o obozach w Jacie, był pewien zgrzyt, to moim zdaniem świadomości tych ludzi, bo jak najwięcej ludzi ściągnięto do lasu, jest to połączone dwa obozy i ten pierwotny AK i ten zdobyczny, cudzysłów oczywiście uzbrojając słowo zdobyczny, obóz NZ-owski, bo jeszcze sowiecki NKWD stacjonowało obok. Zaminowali się i przeczekali. Jakby, nie wiem, Niemcy inny do środka, do tego rezerwatu nie weszły, prawda? Podczas całej okupacji. Taki ewenement, więc... Ale w tym czasie, kiedy NZ operował już poza rezerwatem Jata, prowadził walki. No nie był to jakiś szczególnie krwawy, ale doszło do kilku starć. Były ofiary po stronie NZ-u, ginęli też Niemcy, czy tam były starcia z sojusznikami węgierskimi okupanta niemieckiego na Podlasiu. Sęk trafia tutaj do Siedlec i to jest ten kluczowe pytanie z tym porusznikiem Armii Krajowej. Prawdopodobnie taktycznie został, ponieważ on miał świadomość, jako dobrze poinformowany członek organizacji, że NZ łączy się z AK, prawda? On się nie wierzał. Była umowa z marca 1944 roku i on ją wykonywał. Fakt, że nie wszyscy na Podlasiu chcieli ją respektować, bo jest komendantem okręgu. I powstał dualizm, dwie komendy. On był podporządkowany w komendzie, którą historycy nazywają, żeby się już nie pogubić w tym galimatiasie, komenda okręgu NZ-AK. Przeciwieństwie do komendy NZ-ZJ, jak się mówi, Związek Jaszczurczy, prawda? Żeby przekazać, że nie, ci nieprzejednani zostali przy NZ-cie,
w dokumentach wytwarzanych, a ci, co zgadzali się na konsolidację z Armią Krajową, używali już nomenklatury staleniowej NZK. No i w tym momencie Sęk awansuje, można powiedzieć, w tych warunkach przełomu frontu, ponieważ jest wnioskowany przez tego komendanta struktury staleniowej, kapitana Piszczka, Szczepana Piszczka Tomasza, żeby objął stanowisko szefa akcji specjalnej na Siedlce. I tutaj pojawia się jego nowy pseudonim odkryty, jeżeli dobrze ja skojarzyłem, stopień wojskowy starszego sierżanta, i ma już nie pseudonim Sęk, tylko pseudonim Mroczek, prawda? Bo wiadomo, że on na co dzień miał kękartę, a kękarcie miał wpisane nazwisko Zygmunta Kozłowskiego. Ale to jest sierpień 1944 roku. Ile życia zostało Kosowskiemu? Raptem kilka tygodni już wiemy. On był nominowany do komendy w lipcu, zatwierdzone to zostało, a trwa już powstanie w Warszawie, proszę pamiętać, od 1 sierpnia. Koło 9 sierpnia, zresztą ta próba tworzenia komendy nie wychodzi. Myślę, że do końca Sęk nie wiedział, jak to wyglądało w przypadku innych oficerów, więc on 22 sierpnia, kiedy zostaje zatrzymany tutaj w Siedlcach, prawda, przed siedzibą UB przy ulicy Piłsudskiego 4 czy Świerczewskiego w PRL-u, tam gdzie państwo składali godzinę temu kwiaty, został w sposób, ja dzisiaj czytałem tą relację, co tutaj Dariusz Kosowski do lokalnej gazety napisał w ubiegłym roku, prawda, nic się nie odezwał. No w sumie to szkoda człowieka, bo wyzwała głupio, że rozmawia z osobą przed siedzibą, zostaje wciągnięty do środka i ginie, prawda? Już nie wiadomo, co się z człowiekiem dzieje. Więc pozostają hipotezy. Ja państwu nie odpowiem, co się stało po zamknięciu drzwi wejściowych do UB od strony Kościoła Świętego Stanisława, bo do UB się chodziło albo od tej strony, albo od strony, tak jak do archiwum się, prawda? Tam jest Świrskiego, tak, obecnie, czyli 1 maja historycznie. Więc, ale jak rozmawiałem z Piotrem Kosowskim w latach 90., jak tutaj często przyjeżdżał do pana profesora Gołaskiego, to zawsze był wskazywany, że osobą, która wskazała, był ten człowiek, którego państwo widzą na slajdzie. To jest Bolesław Drabik, Welklodowiecki, bo zmienił nazwisko, rocznik 15, czyli był młodszy, ale wyzwała rówieśnik. I znał Sęka, ponieważ był człowiekiem, urodził się w okolicach Tyśmienicy koło Parczewa. Był zabordystą, kolokwialnie rzecz ujmując. To był człowiek, który dobrze bił, gwałcił w czasie okupacji niemieckiej. Dostawał, nawet był zagrożony wykonaniem KS-u przez organizację komunistyczną za gwałt na kobiecie, ale mimo tego kończyło się na okładach z kijów, prawda, żeby jego temperament okiełznać i przeżył. Dlaczego przeżył? Bo był protegowany z Sowietów. To był człowiek, który nie potrafił pisać za bardzo i czytać. Za niego większość pisano. I on został w sierpniu 1944 roku przysłany tutaj przez komendanta Milicji Obywatelskiej Jóźwiaka do Siedlec, żeby przejął stanowisko komendanta powiatowego EMO. Ale ten powiatowy się tak naprawdę dublował i łączył z miejskim. I ten człowiek znał Sęka, bo nie dokończyłem wątku, z Jaty. Ten człowiek sowiecki był, mówiono o nim dyplomata, to taki slang Grypsera, czyli przewodnik. On prowadzał NKWD-zistów po Podlasiu, prawda, grupy, które tutaj były zrzucane, te desanty, podprowadzał pod Siedlce, pod Radzeń, pod Białą Podlaskę. Był zaufany człowiekiem, tego człowieka nie można zabić, on jest potrzebny, prawda. Więc ten człowiek miał wyjątkową władzę w Siedlcach w 1944 roku. Szkoda tylko, że ten, który z Siedlicza strzelał go w grudniu 1944 roku, użył kiepskiej amunicji,
ponieważ on przeżył w grudniu 1944 roku akcję tutaj i się wyleczył, w odchodzku leżał 3 miesiące i później trafił na wybrzeże, ale wszystko wskazuje, na dzisiaj możemy przyjąć hipotezę, że osobą, która mogła przesądzić o tym, żeby ukatrupić, zabić Senka, był tenże Bolesław Drabik już w 1944 roku, w lipcu, w stopniu kapitana. To jest niesamowite. No, chłopak, który tam ledwie, nie wiem, czy podstawówkę miał. W strukturach komunistycznych można było robić zawroty kariery. Wystarczyło dobrze strzelać, chlepać i dostawało się po 2 latach kapitana, a później już tylko wyższe szarże. Zresztą tutaj wyzwał jak admirał wyglądać. To trafił do floty handlowej, ponieważ on udawał, ja jego teczkę przeglądałem uważnie, tą wojskową w IPN-ie, i on trafił do Gdyni, ponieważ miał tą łatwość do kradzieży, prawda? Przywłaszczą sobie, nawet komuniści nie mogli ścierpieć na wybrzeżu, i on wyleciał z tej handlowej floty. Zresztą zmarł na 60. chyba rak go załatwił, ale on był tak długo protegowany, że nawet nie znając języka rosyjskiego, był tłumaczem w garnizonie w Gdyni. I na tym może zobaczyć, czy jeszcze coś jest, ale tyle od Wolku Bimberga, bo to jest czarny charakter, postać Szebrana, Lasów Parczeskich. Tutaj też się, znaczy druga połowa 1944 roku, to te wszystkie tajemnicze zniknięcia, ja nie mówię o sprawie 16 z kwietnia 45, to były udziałem przynajmniej do Bożego Narodzenia, do tych strzałów, które dostał w brzuch, udziałem tego człowieka. Chociaż oczywiście szef UB Siedleckiego też miał swój udział oczywiście, ale sądzę, że gdyby zestawić ówczesnego szefa MO a UB, to wygrywa Bolek Bimberek, Drabik. Znaczy on mógł więcej po prostu. I to jest ta siedziba, prawda? To jest z okresu budynek UB. To tak to powoli kończymy. Tutaj zdjęcie Chrobna 93, prezes Goławski kopie broń przy wiezie. Czyli to jest magazyn zjaty, odkopany. Starsi słuchacze się nie pamiętają, lata 90. To jest broń zjaty NZ-owska, czyli tą bronią, którą strzelał, posługiwał się Senk i jego ludzie. Prawda? To jest ta schowana w 1945 roku, już przed ujawnieniem NZ-owców w Siedlcach jako akowców przed Drzazgą. To w ogóle ciekawa kombinacja. Później ci kombatanci przez kilkadziesiąt lat twierdzili, że chociaż byli formalni NZ, to później twierdzili, że są AK. No takie kwity i tutaj ubecja siedlecka wystawiała. Ale to takie ładne zwieńczenie, taka fajna broń została w ziemi. Dopiero w 1993 roku została wykopana. Tutaj nie ma, to wiele osób, ja tam część rozpoznaję, bo z tymi starszymi panami wtedy rozmawiałem, ja się pojawiłem, jeżeli to jest 93 rok, to ja się w Siedle pojawiłem w 95, dwa lata później. Więc tutaj jest zdjęcie Piotra Kosobuckiego, tam w berecie, w okularach, bo miał problemy ze wzrokiem przecież i miał grube szkła, zawsze pamiętam, więc tam stoi. A ten mały chłopak z szablą, to teraz jest, ja z nim rozmawiałem, on w straży pożarnej. W Warszawie pracy jest żołnierzem tam. Także no, to jest już dokument kombatancki, to ciekawostka. O, się tu jest, figuruje ten stopień porucznika, prawda? Do rozstrzygnięcia. Ja się trochę łamię, nie do końca muszę znaleźć dowód, wtedy uwierzę. Nie wierzę Tomasz, że tak było. To jest oznaczenie Senka Kosowskiego. I skończyliśmy. Dziękuję bardzo za uwagę.